Serdecznie Was pozdrawiam po raz kolejny. Jesteśmy, ponieważ jeszcze tutaj nam się zebrały kolejne inspiracje. Zanim zapomnimy, to bardzo chcemy Wam przekazać pewne, no moim zdaniem, bardzo cenne treści, szczególnie że bardzo dużo osób jeszcze ma pewien taki błąd, ja bym powiedziała, w myśleniu, który nie pozwala im pójść do przodu. I po dzisiejszym nagraniu założę się, napiszcie o tym. Myślę, że każdy swobodnie będzie mógł pójść drogą, jaką naprawdę chce zmierzać, bez żadnego wstydu, bez żadnych przeszkód. Zaraz się dowiecie dlaczego. A do tej rozmowy jesteśmy z Piotrem. Witaj, Piotr, ponownie. Witaj, Jasiu, witajcie wszyscy. No, chciałbym powiedzieć, że to też jakby ma też swoją nazwę, to o czym powiedziałaś, bo jeśli uda nam się chociaż w malutkiej części zmienić nastawienie ludzi do pewnej sprawy, o której zaraz powiemy, jeżeli trwale to uda nam się zrobić, to wtedy mówimy, że takie spotkanie, niekoniecznie szkolenie, ale spotkanie jest performatywne. Wypowiedź na przykład performatywna to taka wypowiedź, która w momencie jej wypowiadania zmienia, jest władna zmienić rzeczywistość wokół nas, albo też i nas samych. To wtedy mówimy, że to są wypowiedzi performatywne. No i szczytem osiągnięć są szkolenia performatywne, które zmienią całe życie. Lub też to nie muszą być szkolenia, to mogą być rozmowy, które otwierają oczy na przykład, które uświadamiają coś, czego ludzie na przykład do tej pory nie zauważyli, albo ty powiedziałaś, no, że ludzie mają takie, a inne przekonania. To są jakby metaprogramy zaszczepione w naszych umysłach, często zupełnie błędne, często zupełnie niepotrzebne. No i na przykład obnażmy ten jeden główny taki, z którym wszyscy w Polsce na pewnym poziomie mieli problem. I żeby nikt się nie odnalazł, że ja tam od kogoś zasłyszałam, ja powiem o sobie. Okay. Kiedy słyszymy, że jest już dla nas za późno, niezależnie od którego wieku, i tutaj absurd nastąpi, ponieważ ja to słyszałam od zawsze, a takim pierwszym, no, zawodowym, powiedziałabym, no, czy krytyką, czy właśnie zaszczepieniem tego programu, nie powinnam używać tego słowa nawet, ale dobrze, to kiedy miałam 15 lat, poszłam do szkoły baletowej, ponieważ bardzo, bardzo zapragnęłam zostać tancerką. No i co mi powiedziano? Powiedziano mi, że jestem mała, gruba, niesceniczna i żebym znalazła sobie inny zawód, bo jest już za późno dla mnie. I jeśli chodzi, to jest prawda, tak się mówi wszystkim tym, którzy zaczynają nie w wieku 3 teraz lat, tak, tańczyć, czy 7, że to jest za późno. Na szkołę może baletową, ponieważ tam też badają kości, ale to nie znaczy, że jest za późno na taniec, nawet na to, żeby być tancerką, ponieważ odmian tańca jest tak wiele. I to się, nie wiem, czy zdarzyło się to też innym, ale na przykład przy wieku 20 lat cały czas gdzieś w Polsce to słyszałam zupełnie inaczej niż na świecie. Bo potem na świecie, ja miałam te 25 lat, ale słyszałam od ludzi, którzy mieli 50-60, że właśnie rozpoczynają karierę międzynarodową. A mnie się wydawało, a to przecież to już nie za późno? Prawda? Także zacznijmy od tego, bo to jest taki próg, że ktoś też przeszedł na emeryturę, nie miał nigdy czasu dla siebie i mówi, że jest za późno na jego marzenia. Ja mówię, że nie. No ja też bardzo często się spotykam z tym, że ludzie się w ogóle dziwią. Nie tylko mówią, że jest, o, dla mnie to jest za późno, bo ja już mam swoje lata. Ale ja często od Polaków też słyszę takie zdanie, że no nie, zaraz, jest czas nauki, jak mamy po te kilkanaście lat, potem ewentualnie ten czas nauki można przedłużyć studiami, ale potem już nie ma nauki, bo potem jest tylko zrywanie owoców z tego, co pierwotnie jako dzieci się nauczyliśmy. Bardzo błędny program, który kompletnie nie ma zastosowania we współczesnym świecie, dlatego że świat zaczął zbyt szybko się zmieniać. I teraz zastopowanie procesu edukacji, czyli przestanie się uczyć czegokolwiek, no bardzo łatwo skutkuje nie ten wcale, że stoimy w miejscu i ciągle mamy ten sam potencjał. Nieprawda. Zaczynamy biec do tyłu. Świat zaczyna nas wyprzedzać. Cofamy się wtedy, gdy przestajemy się uczyć. Nie stoimy w miejscu, a zaczynamy się cofać względem świata, który pędzi. Żeby być na bieżąco ze światem, trzeba równolegle się uczyć. No i warto się uczyć całe życie. Nasz umysł jest tak zbudowany, że jest przygotowany do tego, żeby się uczyć całe życie i nie ma żadnego wieku, który mógłby usprawiedliwić nasze zastopowanie procesu uczenia się. Nieprawda. Powinniśmy się uczyć całe życie. Może z różnym stopniem intensywności, ale powinniśmy. To, co powiedziałaś, też jest takie charakterystyczne, wiesz, dla ludzi, którzy no, jakoś tak maksymalistycznie zakładają, że moje dziecko musi być światowej sławy, nie wiem, pianistą na przykład. No to rzeczywiście tak jest, że jeżeli chcemy być number one na całym świecie, światowej sławy pianistą, no to pewnie powinniśmy zacząć uczyć się grać na pianinie od 2 roku życia, no może od 3. No tak, no niektórzy dawali już koncerty mając 4 lata, jak wiemy, ale nie do tego powinniśmy dążyć. Przecież nie chodzi o to, żeby zdobyć blichtr, żeby brylować na salonach tego świata. Powinniśmy, jeżeli czujemy miłość do muzyki, do poszczególnych instrumentów, to uczmy się grać dla samych siebie, czy dla najbliższych. No ja co prawda rozpocząłem może w wieku kilku lat naukę gry na pianinie, ale potem zarzuciłem, miałem przerwę. Wróciłem do pianina, nic nie pamiętając oczywiście, w wieku 20 tam kilku lat. No i nauczyłem się grać. Ułatwiło mi życie też to, że mam dobry słuch, więc jakby potrafię odtworzyć sobie z pamięci wiele rzeczy. Ale tu się pochwalę, Joasiu. Pochwalę się, bo byłem w stanie do niedawna jeszcze zagrać prawie całą 5. symfonię i 9. symfonię Ludwika van Beethovena. To nie jest takie proste, bo te utwory zostały napisane dla całej orkiestry, a nie tylko dla pianina. Więc grając na pianinie musimy symulować inne instrumenty. To proste, ale to oczywiście... Ja wiem, o czym mówisz, bo ja uczyłam się grać na pianinie 7 lat. Że tylko dokończę. Nie chcę, żeby to zabrzmiało po prostu, nie chciałbym stopować w tym momencie, bo w tym momencie to zabrzmiało tak, że ja się chwalę, jak jestem genialny. No nie jest tak do końca, dlatego że ja miałem szczęście po prostu. To znaczy moim nauczycielem przez jakiś tam czas był Edward Wolanin. On mnie uczył, jak byliśmy jeszcze dziećmi właściwie, to on mnie uczył gry na pianinie. Genialny pianista, nawiasem mówiąc. No Edward Wolanin bezpośrednio był uczniem Zimmermana. Także no miałem wielkie szczęście po prostu i dlatego już bardzo wcześnie nauczyłem się, jak grać akordy, jak wzmacniać pewne rzeczy i tak dalej. Także no okej, można mieć własny talent, ale dobrze jest mieć bardzo dobrych nauczycieli, tak przy okazji. Ja bardzo mi się podoba, jak się właśnie chwal się, dlaczego nie wiesz, my się naprawdę w społeczeństwie polskim też nie potrafimy chwalić, tak. Mówić dobrze o sobie, o tym, co to nie jest proste i dlatego ja też tutaj może zabrzmię właśnie chwaląc się, ale 7 lat gry na pianinie to nie jest nic, mimo że nie pamiętam teraz i szczególnie Bach mnie fascynował właśnie, potem były te różne głosy, tak. Ale to nie jest nic, bo to wiemy, że wymaga to ogromnej praktyki codziennie i jeżeli się nie gra tej godzinki do 3 godzin dziennie, to te paluszki nie chcą dobrze chodzić i można się pomylić. I dając taki koncert, no nie może być takiej sytuacji, że się pomylisz. I też chodziłam na egzaminy, bardzo się stresowałam z tego powodu, ty pewnie mniej, no, tak zakładając. W czasach studenckich pamiętam, że wiesz, w Świeradowie byłem, w czasie ferii zimowych i w Polanicy Zdrój i pamiętam, że jak byłem studentem, to zabrakło mi pieniędzy w pewnym momencie. Natomiast w tych uzdrowiskach były takie wielkie hale, takie salony, gdzie ludzie tam tą wodę pili i stało na pewnym podwyższeniu pianino. No i umówiłem się z organizatorami, że będę codziennie tam o określonej godzinie dawać koncerty. Grałem głównie Chopina, Chopina, ale i trochę Moniuszki, no, różne rzeczy. No i dzięki temu byłem w stanie się kolejny miesiąc utrzymać, najpierw w Świeradowie właśnie, a potem w Polanicy. Także udało mi się kiedyś zarabiać na mojej grze. No to teraz mam ileś tam domów, bo jestem inwestorem też w Kambodży, ale zadbałem o jedno. W każdym z moich domów, jest pianino. Dlatego, że wiesz co, ja sobie nie wyobrażam inaczej, bo nawet jeśli ja będę sprzedawać te domy, to czy chwilowo mieszkać w nich, czasem mieszkam w różnych, nie, sobie jeżdżę, bo nie lubię siedzieć za długo w jednym miejscu, ale ja mam takie poczucie, wiesz, że jak nie ma pianina, no czy keyboard, no to też może być keyboard ewentualnie, ale to jakby nie było duszy, jakby ten dom nie miał duszy. Natomiast jak jest pianino, to ja wiem, że ja mogę pobudzić tą duszę do życia w każdej chwili, bo wystarczy, że usiądę i coś zagram. I nawet jeżeli coś gramy znanego, zauważ, czy nokturne Chopina, czy ballady, przepiękne zresztą, czy klasykę, chociaż niekoniecznie, bo gram też, lubię Ragtime'a Joplina też grać, ale cokolwiek gramy, to nie jest tak, że my odtwarzamy jak na YouTubie. Ja mam na przykład takie wrażenie, dlatego ja kocham grę na pianinie, dlatego że ja mam wrażenie za każdym razem, że ja współtworzę to, co gram, chociaż nie ja to wymyśliłem, nie ja skomponowałem przecież balladę taką czy inną, ale mam poczucie, że ja współkreuję to coś. I to jest inny poziom słuchania muzyki, jeżeli sama współkreujesz. To jest zupełnie nieporównywalne do tego, żebyśmy usiedli przed komputerem i wysłuchali coś na YouTubie. To w ogóle nie ma porównania. Nie ma porównania, bo ja przecież decyduję o tym, żeby zrobić dłuższą pauzę, czy krótszą. To ja decyduję wtedy, a nie YouTube. Tak. Piotrze, chyba nam zagrasz kiedyś. Ja wiem, że to będzie też na YouTubie, ale będzie to twoja wersja z twoimi pauzami i z twoją inwencją twórczą. To by było bardzo, bardzo ciekawe. No, ja sobie zmieniłem troszkę, to jest na YouTubie gdzieś tam. Ja inaczej, z inną interpretacją na przykład gram Poloneza Ogińskiego, niż zazwyczaj się go odgrywa. No i też Chopina gram troszkę szybciej niż powszechnie przyjęty sposób. Bo wyobrażam sobie, że Chopin właśnie grał pewne utwory szybciej niż jest odgrywany. Bo on miał za duży temperament, żeby być aż tak podporządkowany temu, co napisał. A znam troszkę jego biografię, więc sądzę, że jednak znacznie więcej życia wkładał w te... Mało tego, jestem prawie pewien, że konkursu chopinowskiego sam Chopin nigdy by nie wygrał. Bo by wielcy specjaliści powiedzieli, nie, tak jakaś absurdalna interpretacja. Był taki Pogorelicz. Ja ci teraz przepraszam. Ale był taki fantastyczny pianista Pogorelicz, który przepięknie po prostu zagrał no, marsz żałobny, tak? Znaczy, no, to w rozszerzonej trochę formie, ale to było nie do przyjęcia, to był skandal, bo wykonał to w tempie tam 2,5 raza szybszym niż powinien. A może tak Chopin właśnie grał? Kto z nas jest władny to ocenić, prawda? No i widzisz, i teraz dotknąłeś takiego tematu bardziej paranormalnego, ponieważ jeśli połączyłeś się, tak mówię teraz bardzo ezoterycznie, może spirytualnie, z energią Chopina, z tym, co on napisał, tak jak szczególnie artyści, kiedy zaczynamy tworzyć, czy zaczynamy odgrywać, stajemy się kanałami artyzmu tego kogoś, kto to zaprojektował, stworzył, skomponował. I ja jestem skłonna tutaj przypuszczać, że być może bezpośrednio, mówi się spirytualnie, channelingowałeś przekaz Chopina, tak jak to by było. Czy ty się do tego podłączyłeś, czy to była po prostu taka atmosfera, w której byłeś, ale ponieważ też interesowałeś się tym Chopinem, ja bym powiedziała, że on do ciebie przemówił. Że zawsze też nie każdy do nas przemawia, nie każdy artysta, czy z historii, czy... Coś tam jest, bo na przykład jak gram Mozarta, to ja mam wrażenie, że on jest gdzieś blisko, wiesz, mam wrażenie, że ja mam z nim kontakt. Ja mam takie wrażenie, poprzez muzykę. Ja nie muszę szukać biografii, kim on był, co on przeżył. Ja poprzez muzykę mam wrażenie, że jest on, czy byłby dla mnie kimś bardzo, bardzo bliskim. No jest coś w tym, rzeczywiście coś jest. Nawet tutaj żyłeś gdzieś, bo tutaj w Mannheim jest właśnie Muzeum Mozarta i są te mozartowe Kügeln, właśnie te stąd, od nas są, także no też miał jakiś taki życiorys. No dobra, ale odbiegamy, teraz jesteśmy na szaleńczych życiorysach muzyków, a mieliśmy tutaj rozmawiać właśnie o tym błędzie myślenia, że jeżeli coś takiego ktoś ma, warto pójść do dzieciństwa, wychwycić, w którym momencie kto nam coś takiego mówił i odwrócić to, żeby to zneutralizować. Dokładnie. Prawda? Czyli właśnie, żeby... a co to znaczy odwrócić, Asiu? To właśnie na przekór temu wszystkiemu, co słyszeliśmy, warto właśnie zacząć coś robić, na co rzekomo sądziliśmy, że już jest za późno. To nie musi być akurat gra na pianinie, tak? To może być cokolwiek, to może być malowanie obrazów, to może być uczenie się po prostu, uczenie się psychologii, poznawanie nowych rzeczy, no czy nieskromnie powiem, uczenie się teorii struktur uniwersalnych. No tutaj, jeśli pozwolisz, to też trochę się pochwalę. Tak, tak, zaraz, tak, pochwalisz się tutaj, bardzo chcę, ponieważ ja uważam, że to może być takim też przełomem, nie tylko, żeby Polacy wyszli w świat, ale twoja praca. To może od razu, żebyśmy nie zapomnieli, tutaj znowu opowiedz o tym. Znaczy generalnie teoria struktur powstawała 30 lat. No, moją ambicją było to, żeby połączyć psychologię, matematykę, fizykę w jedną dziedzinę. No bo świat jest jeden, świat nic nie wie o tym, że go poszatkowaliśmy na jakieś drobne dziedziny, na jakieś elementy. Więc zawsze miałem w głowie to przekonanie, że świat jest holistyczny, a więc holistyczny opis tego świata musi być możliwy. No ale 30 lat to trwało, zanim to udało się sformułować. Dlaczego? Dlatego, że okazało się najpierw, że nie da się tego zespolić na bazie tej matematyki, którą znamy. Trzeba było ją uogólnić, podobnie fizykę. Trzeba było uogólnić i dopiero na pewnym poziomie uogólnienia udało się to połączyć. Natomiast no, ja mam pewien obiektywny obraz, że to jest coś warte, bo udało mi się udowodnić hipotezę Riemanna, udało mi się udowodnić wiele twierdzeń, które nie mają do tej pory swoich dowodów. Natomiast nie wysłałem tych prac do Instytutu w Oslo, gdzie jest nagroda, nawiasem mówiąc, $1 miliona za... Dlatego, że zniechęciło mnie to, że no, czy dowód hipotezy Riemanna jest poprawny, czy nie, oni by sprawdzali od 3 do 5 lat. No, pomyślałem sobie, że jestem zbyt niecierpliwy, ale zrobiłem coś innego, tak niewiele sobie myśląc przy tej okazji. Wysłałem swoje prace, jak i komunikat otwarty i skaning osobowości do największych 4 uczelni tego świata, do Harvard, do Yale University, do Stanford University i do MIT w Kalifornii. No i generalnie już jakieś tam 4,5, prawie 5 miesięcy temu. Żaden nie odpowiedział na uniwersytet. No więc byłem absolutnie przekonany, byłem pewien, że po prostu wyrzucili gdzieś do kosza, że zostałem no, zlekceważony zupełnie. Ale miła niespodzianka nastąpiła mniej więcej 3 tygodnie temu, pierwsza, gdzie okazało się, że odezwał się dziekan Harvardu. Ja o tym nie wiedziałem, ale on dał tą pracę, na przykład teorię struktur, do oceny fizykom, matematykom i psychologom. No i dziekan mi powiedział, że praca moja uzyskała najwyższe oceny i że chce ze mną nawiązać współpracę. No i właśnie w ostatnim tygodniu, jakby się umówili nawet, no tak wygląda trochę, odezwał się MIT, Stanford University i Yale University. No i wszystkie odezwały się pozytywnie. Wszystkie. To znaczy żaden z tych uniwersytetów nie odrzucił. Pracy w Harvardzie mam konkretną propozycję utworzenia nowej katedry. W tym roku komunikatu otwartego, a w przyszłym teorii struktur. I podobnie w pozostałych uniwersytetach. To jest bardzo duże dla mnie wydarzenie, bo no część, tak powiem to, przepraszam, trochę filmowo, hollywoodzko, ale część teorii struktur tworzyłem w celi więziennej w Polsce, tylko że w Polsce mnie poczęstowano celą więzienną. Wiesz, uważali mnie za wariata zupełnego, dlatego że nie wolno mi było dać papieru i długopisu przez pół roku. No to co ja robiłem? Ja po prostu skrobałem wzory na ścianach. Tam całe ściany są popisane gęsto wzorami. Był problem, jak już zabrakło mi ściany w mojej własnej celi. No ale potem już okazało się, że mogę korzystać z papieru i długopisu. Także część powstawała w takich właśnie dziwnych okolicznościach. No i powinien więcej tego zrobić. Jest to o tyle dla mnie istotne, że ja no nie chciałem postąpić egoistycznie, bo oczywiście mógłbym pewnie i mógłbym się teraz już przenieść do Stanów, ale pomyślałem sobie, że no, zależy mi bardzo na mojej społeczności Qlogos, którą buduję, na sukcesie wielu Polaków i postanowiłem zaryzykować. Powiem to w komunikacie otwartym wprost. Znaczy mimo tego, że bardzo duże uznanie zdobyłem i powinienem docenić to, co mi proponują, ja postanowiłem no, pokazać, jakie są my own expectations, jakie ja mam oczekiwania. A te oczekiwania były większe niż ja sam, bo powiedziałem im o Qlogos, powiedziałem im, jak bardzo zależy mi na tym, żeby otworzyć naukę szerzej trochę na Polskę. No i wyobraź sobie, że podpisaliśmy już 4 listy intencyjne i mamy zgodę na to, żeby przymierzyć się do czegoś ogromnego. Czyli po raz pierwszy w historii platforma Qlogos i nasze umowy umożliwią studiowanie na Harvardzie, Stanford, Yale i MIT studentom z Polski w języku polskim. Czyli nie trzeba będzie zdawać egzaminów z angielskiego, żeby mieć dyplom Harvardu, czy dyplom jednego z tych 4 uniwersytetów. Będzie można mieć dyplom każdego z tych uniwersytetów dzięki naszej platformie. Musimy, oczywiście to nie jest takie proste, bo musimy tam ponad 20 różnych procedur spełnić, założyć szybką firmę w Stanach, no, tam też delegować najlepszych trenerów, oni muszą być zweryfikowani i tak dalej, i tak dalej. To jest cała procedura, to nie jest takie proste oczywiście, no ale jestem bardzo dumny z tego, że zostało to docenione i że żaden największy uniwersytet tego świata nie odrzucił tego, co im wysłaliśmy. No, z tego jestem bardzo zadowolony. Bardzo Ci gratuluję, ja to widzę bardzo prosto, wykładasz w Harvardzie i ja bardzo chętnie przejadę się na wykład. Ja zresztą bardzo otwarcie też powiedziałem Ciekanowi, że no tak, ale ja nawet nie mam dyplomu polskiego. To się śmiał i powiedział, że to nie ma znaczenia, ponieważ żaden dyplom polski i tak nie jest uznawany w Stanach. Tak zwana nostryfikacja, coś tak ładnie nazywasz, to jest nostryfikacja potrzebna, bo matury też nie są, bo czy mało kto wie, nie są uznawane w Stanach. No nie, nostryfikacja nie jest do końca nostryfikacją, to trzeba jakby od nowa egzamin po prostu, dokładnie. Tak, tak, też przez to przeszłam i też miałam taki pomysł, żeby w trakcie studiów zostać w Nowym Jorku i ten numer niestety nie przeszedł, bardzo wstecz. No, to jest gigantyczny krok, dlatego że, no znowu przepraszam, że nieskromnie powiem to, ale to powiem wprost, że jeżeli to wszystko już dojdzie do skutku, to wykonamy więcej dla polskiej edukacji niż przez, nie wiem, kilkadziesiąt lat wszystkie ministerstwa razem były w stanie dokonać. Natomiast sugestia Stanford i MIT była jeszcze taka, że dziekanowie powiedzieli, no okej, ale dlaczego się ograniczacie do Polski? To zróbcie taką bramę, taką furtkę dla Czech, dla Słowacji, dla Rumunii nawet i dla Węgier. Także my to rozszerzymy, dlatego że sam projekt też Qlogos jest projektem międzynarodowym, więc to rozszerzymy w naturalny sposób na cały ten nasz blok właśnie. No. Fantastycznie. Ja myślę, że my sobie jeszcze o tym porozmawiamy i będziemy mieć kolejne informacje od Ciebie, jak to będzie przebiegało, bo tutaj Mam wrażenie, że tych specjalistów, ci specjaliści się do ciebie zgłoszą prędzej czy później, którzy będą chcieli być. Już sporo osób się zgłasza, bardzo fajnych osób, bo różnych specjalności, ale znaczy to nie jest tylko tak, że teoria struktur będzie wykładana i komunikat otwarty, ale nawet medycynę będzie można zdawać na Harvardzie, Stanford za naszym pośrednictwem po polsku, po to, żeby mieć dyplom tych uniwersytetów. Także to jest bardzo, bardzo potężny, potężna zmiana po prostu. Ale myślę, że warto było... Może będzie, przepraszam, może jeszcze jakiś departament śnienia na jawie i śnienia zrobisz? Kto wie, no to będziemy przecież pracować nad tym, więc kto wie. Nie to, że sugeruję, ale chciałabym po prostu, żeby te, czy wizje, czy właśnie podświadomość, tutaj można to bardzo ładnie podpiąć właśnie pod Junga. Sama teoria struktur jest łamaniem pewnych dogmatów, wielu dogmatów w fizyce i ja naprawdę się nie spodziewałem, że ona zdobędzie tak szybko uznanie. Sądziłem raczej, że to jest droga wielu lat, wielu dziesiąt może lat, bo ona naprawdę ma wiele stereotypów. Dla tych, którzy jeszcze nie mieli szansy zapoznać się z twoją teorią struktur, jak byś to ujął tak bardzo, bardzo podsumowując, czym jest teoria struktur? No tak, można to ująć ogólnie, dlatego że na przykład fizyka jako nauka w pewien sposób tłumaczy wszystko, przynajmniej potencjalnie. No w rzeczywistości nie, bo jeszcze nam daleko do zrozumienia wszystkiego, ale potencjalnie jest w stanie wytłumaczyć bardzo wiele procesów, które mają miejsce w chemii, w biologii, wszędzie praktycznie. Natomiast jedno pytanie było zasadniczym pytaniem. Kto i co wytłumaczy samą fizykę? Sama fizyka nie jest w stanie siebie wytłumaczyć. I na przykład jest taki ten problem. No dobrze, są prawa, fizyka opisuje prawa natury i jak one działają w świecie. No dobrze, ktoś może powiedzieć, okej, w porządku, ale skąd się wzięły te prawa natury? No fizyka tego już nie tłumaczy, skąd się one wzięły. Natomiast teoria struktur wyrasta poza fizykę, ponad fizykę i ona pokazuje, skąd się biorą takie, a nie inne prawa fizyki. Tutaj, żeby zachęcić, może tak ogólnie tylko powiem, że jest to wielka niespodzianka, bo okazuje się, że wszystkie prawa natury biorą się z pewnych bardzo szczególnych symetrii i łamania tych symetrii, czyli biorą się z bardzo prostych rzeczy, wcale nieskomplikowanych i można je bez matematyki wyższej zrozumieć, bo teoria struktur może być opisana w równaniach tam różniczkowych, cząstkowych, ale niekoniecznie. Może być opisana alternatywnie w diagramach, czyli nie trzeba w ogóle znać matematyki wyższej, żeby zrozumieć teorię struktur. To tak na zachętę. To ja powiem, bo ja przysłuchałam sobie ten wykład twój o teorii struktur i powiem, z czym mi się skojarzyło dla tych, którzy być może spodziewają się właśnie jakichś tam matematycznych równań. Zacząłeś od kategorii, co jest kategorią, ale nie o tym. Kojarzy mi się, taką syntezę zrobię ze wszystkimi naukami, które wydają się nienaukowe, czyli właśnie część, tak jak Kurs Cudów, czy... No, każda kultura, psychologia, szamanizm mają pewne teorie i tutaj to, co jest taką wspólną cechą, to jest ta jedność, że pochodzimy od tej jedności i co robi Kurs Cudów? Wybija nasze myślenie, właśnie tak jak my mamy te błędy, my te programy mamy nadawane. Kurs Cudów, to był ktoś, autorka w ogóle była psychologiem, która w ogóle nie wierzyła w żadne paranormalne historie, ale jak to jest zaprojektowane, mimo że używa w ogóle religii. To jest tak cudnie zaprojektowane, że powtarzając jedno zdanie, na przykład ten stołek nie znaczy nic, wybija to z myślenia, czym ten stołek jest. I to mi się skojarzyło z twoją teorią struktur w ten sposób, że my uczymy się, co jest czym, czyli zamykamy sobie drogę na nowe możliwości kreatywne użycia danych narzędzi i sposobu myślenia. Podam przykład, jeśli pozwolisz, podam przykład w tym momencie. Zobacz, uczymy się w szkole podstawowej, czym jest dodawanie i czym jest mnożenie. Najczęściej poznajemy mnożenie jako uproszczenie dodawania. Długich ciągów, żeby nie dodawać, to się mnoży. I to pozostaje nam do końca życia. bardzo błędnie, bo okazuje się, że na tym wyższym poziomie mnożenie nie ma nic wspólnego z dodawaniem. W pewnych bardzo szczególnych przypadkach to może być uproszczenie dodawania, ale tylko w bardzo szczególnych przypadkach. Generalnie to jest zupełnie inna jakość. No i na przykład to się kończy tym, że ludzie z grubsza wiedzą, jak pomnożyć 2 razy 5 jabłek, ale stajemy się bezradni, gdy mamy 3 banany pomnożyć przez 2 jabłka. No to jest 6, ale 6 czego? Czego? Prawda? To już nie jest proste. A teoria struktur daje na to odpowiedź i daje zupełnie inne określenie, czym jest mnożenie, czym jest dodawanie. I pokazuje, że tak naprawdę są tylko te 2 działania, bo wszystkie pozostałe są pewną pochodną jakby tych 2. Natomiast te 2 są absolutnie zasadnicze i one powodują pewien dualizm w świecie właśnie. Czyli dzięki temu, że istnieje plus, dzięki temu, że można coś dodawać, to się przejawia na poziomie fizyki tak zwaną korpuskularną budowę. Dzięki temu mamy cząsteczki, mamy korpuskuły, a dzięki temu, że można mnożyć, mamy pole. Możemy operować pojęciem pola, pojęciem fal prawdopodobieństwa, które już nie są cząsteczką, są czymś innym. I tu mamy śnienie i wizję. A jeszcze mamy tam więcej. Mnie się to naprawdę już bardzo na wielu płaszczyznach kojarzy. Dajmy na to choroby śmiertelne, tak zwane śmiertelne, które my, nasz umysł, medycyna, jesteśmy nauczeni, czy to nie jest metaprogram, ponieważ mamy do czynienia z czymś takim coraz częściej, jak te spontaneous remission, czyli takie spontaniczne remisje chorób, i też obserwujemy to. Były nawet nagrania na YouTubie, one potem znikały, ale to było kilka, tam było 4 lekarzy. Greg Braden pokazywał to u siebie na kanale, na swoim nagraniu, gdzie ci naukowcy, lekarze medycyny wymawiali tylko jedno słowo i na monitorze, na USG było pokazane rak kobiety, jak on znikał w ciągu minuty poprzez same wypowiadanie słów. No i oczywiście jedna kultura nazwie to magią, drudzy szamanizmem, trzeci właśnie... Albo performatywnymi właśnie, które zmieniają rzeczywistość, bo to już wiemy, że czy my podświadomie to czujemy. Myślę, że słowa naprawdę mogą zabić, mogą zmienić rzeczywistość, bo słowa mogą być performatywne właśnie. Tak, dlatego tak bardzo ostrożnie należy się obchodzić z każdym wypowiadanym słowem. Dokładnie. Ja na przykład w książce nazywam tego typu słowa właśnie jako klątwy. I klątwy jest, słowo funkcjonuje od tysiącleci, szczególnie właśnie w magii egipskiej, ale nie tylko. W każdej kulturze możemy się z czymś takim spotkać jak klątwa. No ale to, wiesz, to można sobie łatwo wyobrazić, czym może być klątwa w warstwie słownej. To wcale nie jest takie abstrakcyjne, jak ludzie myślą. Klątwa może być klątwą dosłownie. Powiem ci dlaczego. Bo wyobraź sobie, że chcesz zadziałać destruktywnie na danego człowieka. I nie tylko wypowiadasz jakieś zdanie, ale wypowiadasz również coś więcej, tak zwane metazdanie. Czyli wypowiadasz coś, co stanie się udręką drugiego człowieka. Czyli mówisz coś negatywnego, nie chcę dawać przykładu, ale coś negatywnego. Tak, oczywiście. I jeszcze zaznaczasz, i będziesz sobie to powtarzać codziennie przed snem. I nie uwolnisz się od tego jednego zdania. I będziesz sobie mówić to zdanie przez 20 razy dziennie. Wtedy może to wywołać tak zwane natręctwo semantyczne. A każde negatywne natręctwo semantyczne, wiesz, ono działa jak klątwa tak naprawdę. Nie jest łatwo z tego wyjść potem. Tak, dokładnie. Dokładnie. Zobacz, to są dokładnie te metaprogramy, że ludzie potem wychodzą z domu rodzinnego, z danej społeczności i obsesyjnie ten głos powtarza im w głowie różne właśnie... Dlatego dajmy taki przykład, jeżeli ktoś słyszał w domu, ty się do tego nie nadajesz, nie zajmuj się tym, to nie dla ciebie. to potem jak już w wieku dorosłym ktoś chce spróbować swoich sił coś, to mu się wyświetla w głowie jak natręctwo. To zdanie, tak. To zdanie, które mama, ojciec, ktoś tam wypowiadał, to nie dla ciebie, ty się nie nadajesz, ty polegniesz na tym, ty nie zdobędziesz sukcesu. Albo charakterystyczne dla jakże wielu kobiet, nie jesteś dość dobra, prawda? Jakże często kobiety to słyszą i potem same sobie to powtarzają, a zamiast sobie powtarzać w głowie to zdanie, to jest absurdalne oczywiście, warto wreszcie raz na zawsze się uwolnić od tych negatywnych metaprogramów, a wtedy życie miało inne kolory po prostu. Wbrew pozorom, nie jest to aż takie. Idziemy na inny poziom życia po prostu. Dokładnie. Wbrew pozorom nie jest to takie proste. Ja podam przykład ze swoich książek, ale też ze swojego życia, ponieważ te książki są bardzo osobiste. Kiedy ja miałam po raz pierwszy uczyć po angielsku w Holandii, no to pode mną się nogi ugięły. Bo ja sobie zdałam sprawę z tego, że ja w życiu nie dość, że w ogóle nie chciałam uczyć, bo uważałam, że nie jestem dość dobra, nie nadawałam się do tego, tak uważałam, to jeszcze mam uczyć tańca po angielsku i kiedy wchodziłam na salę, dotarło do mnie, że ja to będę robiła po raz pierwszy po angielsku. No to był totalny paraliż, prawda? I w głowie co powstaje i podaję dokładnie całą technikę, którą ja zastosowałam na sobie, żeby w ogóle być w stanie iść do tych ludzi i ich uczyć, środowisko międzynarodowe, specjalistów, gdzie no ja nie mogłam głosu z siebie wydobyć, prawda, a co dopiero ruszyć nogą, ręką i jeszcze pokazać i wytłumaczyć, co ja w ogóle robię. Cała ta technika, ona być może nie jest taka prosta, psychologia nazywa to krytykiem wewnętrznym, bo jeśli to spersonifikujemy, jeszcze ubierzemy to w jakąś postać, demonem wewnętrznym, tak, dokładnie. Można wszystkim nazwać, tak, ale ta personifikacja nam pomaga to oddzielić od siebie, że to nie my jesteśmy tacy, siacy i owacy, ale ktoś nam to mówi, stoi ktoś obok, co nam to natrętnie próbuje nam to wmawiać i dopiero odwracanie tego głosu, rozmowa z nimi, ja miałam chyba miesiące rozmów wewnętrznych z własnym krytykiem, bo to, żeby tego nie unikać, tylko żeby rozmawiać z nim i daje dokładnie, poprzez charakter Jasmin w książkach, daje dokładnie odpowiedzi, jak odpowiadać takiemu krytykowi, bo tutaj trzeba konsekwentnie odpowiadać. Należy właśnie zignorować tego krytyka i należy wejść głęboko w proces i nie przejmować się niczym, dokładnie. Dokładnie. Czyli wiesz, ja zrobiłam jeszcze jedną rzecz, bo można jeszcze złapać krytyka i zażądać od niego, żeby on ci zaczął pomagać. No, skoro ja jestem taka wredna, taka zła, to pokaż mi, jak to zrobić lepiej. Jesteś tu po to, żeby mi pomóc. Super. No, to też było. Zrobił nam się bardzo, chciałem ci powiedzieć, taki spójny program z tego. To Jasiu, to jeśli... Warsztat. To przyszło mi do głowy, no taki quasi warsztat też właśnie, ale przyszło mi do głowy pewna puenta, bo wiesz, bo najmocniej się pamięta zawsze to, co jest na początku i to, co jest na końcu. To jeśli mi pozwolisz, żebym mógł wyrazić taką puentę, to chętnie bym spróbował. Tak? Mogę? No, a nie. Okay. Pewnie. Bo z tego, co mówimy, ale tutaj nie chodzi o to, co mówimy, bo z tego, co jest i myślę moim i Łasi doświadczeniem po prostu życiowym, wynika coś, myślę, bardzo pozytywnego dla innych. Po pierwsze to, że nigdy nie należy rezygnować z nauki. W każdym wieku nauka powinna być czymś naturalnym dla nas i nie należy się tego wstydzić. Nie należy mówić sobie, że na to czas minął. Nieprawda. Na naukę czas nigdy nie minął. Jest coś drugiego, podobnego do nauki. Miłość. Nigdy na miłość, pamiętajcie, nie jest za późno. I to nie jest tak, że czas miłości bezpowrotnie minął. Miłość jest dla nas dostępna, tylko często tego nie widzimy. Zawsze jest ponadczasowa, jest dostępna w każdym wieku i nigdy, pamiętajcie, na miłość, obojętnie jakiego rodzaju zresztą, nigdy nie jest za późno. Nigdy. No i trzecia sprawa to nigdy nie jest za późno, jakkolwiek wyglądało nasze dzieciństwo. To też rodzice mogli nam wpajać pewne metaprogramy, niekoniecznie w złej wierze. Oni robili to często z dobrymi intencjami, niestety, ale po prostu nikt im wcześniej nie powiedział, że to jest szkodliwe, że nie powinni tego robić. Ale już jakby pomijając to, to też nie jest nigdy na to za późno, żeby zlikwidować wszystkie szkodliwe metaprogramy, które mamy zapisane. A to jest, słuchajcie, to jest tak, jakby życie rozpocząć zupełnie od nowa, zupełnie od innej jakości. No i tego myślę, że życzymy wszystkim nas oglądającym, żeby mieli odwagę zupełnie inaczej rozpocząć swoje drugie, trzecie, wszystko jedno, ale kolejne życie. W jednym żywocie, w jednym. No, Piotrze, tutaj wiesz, wkroczyłeś na kolejny ogromny temat relacyjny, dlatego że to jest dokładnie to, co ja słyszę, że dla niektórych kobiet już jest za późno na miłość. One już nie chcą albo też czują się dobrze ze sobą, bądź też tak są zranione, że i naprawdę to jest aż szkoda, bo no bo jest tym jakiś tam smutek, jakiś żal oczywiście przebija, ale no ja myślę, że tutaj pociągniemy to następnym razem, bo naprawdę to jest bardzo szeroki temat, ale my już to robimy. Robimy to różnymi sposobami, bo samo to, że ludzie się komunikują, że się poznają, że wychodzą do siebie na różnych platformach twojej, Zigiego, na Netify też, bo też powstają też takie małe community, czy na Facebooku, czy w różnych krajach. Ja zachęcam ludzi do łączenia się w małe grupki, wymiany. To dzięki temu nawet przez to, że się poznają, rodzi się ta relacja, komunikacja między nimi to się zadziewa, a te techniki, o których my dzisiaj mówimy, o tym wewnętrznym krytyku, o tym, że to idzie z rodu, o zrozumieniu, nie nienawiści czy żalu do rodziców, do społeczeństwa, do kraju, tylko zrozumieniu tego pułapu historycznego. Jest coś takiego właśnie jak czyszczenie rodów. Jest to teraz bardzo, bardzo popularne, że siada się i wysyła się energię, patrzy się, co poszło nie tak w rodzie. Niektórzy płacą naprawdę spore pieniądze za to, żeby znaleźć to drzewo genealogiczne, do któregoś tam, do 7. pokolenia mówi się, że to ma na nas wpływ. I naprawdę ja zachęcam do tego, żeby każdy ze sobą usiadł, nie czekał na tego specjalistę, tylko usiadł, że czuje się na przykład poniżany w życiu, prawda? To niech zobaczy, czy to podchodzi od mamy, od taty, a co było za mamą, a który dziadek tak miał, a co w historii się wydarzyło. I tam wysłał tą dobrą, tą miłość, tą energię miłości z samą intencją. Ja wierzę w to, że to daje pozytywny efekt. No okay. Dobrze, Piotrze, dziękuję Ci za dzisiaj. Bardzo, bardzo. Pytajcie, piszcie Wasze przemyślenia i do następnego razu.